Cześć, witam X Grosz z tej strony, witam na kanale i małe sprostowanie do wczorajszych moich wypowiedzi na wczorajszym filmie, który zresztą chyba usunę, ponieważ zmieniło się troszeczkę to, co Jack mówił wczoraj, a to, co mówi dziś, ponieważ właśnie słucham tutaj jego wypowiedzi, jego tutaj Twitter Space i tak przesłuchałem już połowę i teraz zaczęły się pytania i odpowiedzi od społeczności, ale głównie chodziło o to, co powiedział, jeżeli chodzi o VMPX, a więc o ten token, o którym wczoraj mówiliśmy, że tylko i wyłącznie osoby, które mintują token VMPX, będą miały specjalną alokację, jeżeli chodzi o token XN, czyli 3 do 1, ale Jack właśnie potwierdził i poprawił się, że nie tylko osoby, które mintują ten token, ale również osoby, które właściwie kupią VMPX, będą miały takie same prawo do alokacji na token XN, jak osoby, które będą ten token mintować. Jak wiemy, tokena na VMPX na Bitcoinie już nie możemy mintować, ale 4 lipca, to znaczy za raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dni. 4 lipca wystartuje możliwość mintowania tego tokena na sieci Ethereum i prawdopodobnie z tego, co można sobie będzie obliczyć na podstawie ilości bloków i szybkości mintowania tego tokena, ilości, ile się mieści w bloku transakcji, to ten token zostanie wymintowany, czyli ten supply, czyli dostępność tego tokena zostanie wymintowana w przeciągu prawdopodobnie gdzieś w okolicach 10 godzin. Czyli będzie takie 10-godzinne okno mintowania tego tokena, czyli jak to działa, zostanie uruchomiony smart contract gdzieś w okolicach 4 lipca. Nie wiemy dokładnie godziny, ponieważ to nie chodzi o godzinę, bardziej chodzi o blok. A więc z odpowiednim blokiem ID wystartuje smart contract, który będzie działał tak długo, dopóki ta liczba nie zostanie, tych tokenów nie zostanie osiągnięta. Jeżeli ta liczba zostanie osiągnięta, to smart contract się zamknie i to będzie koniec. Wszystkie tokeny VMPX, które mają zostać wymintowane, zostaną wymintowane i tak to będzie wyglądało. A więc 4 lipca ja tu będę obserwował, jak wiecie, przegapiłem mintowanie totalnie na Unisacie, czyli na blockchainie Bitcoina, tego tokena VMPX, ale nie przegapię mintowania na Ethereum. Tyle, że ciekawa sprawa jest, koszt mintowania tego tokena. I tak patrząc sobie na cenę tokena tutaj na Unisacie i widzimy w tej chwili, że cena tokena jest 14 centów, to patrząc na koszt mintu tego tokena na Ethereum, ponieważ VMPX na Ethereum to będzie 1 do 1 do VMPX blockchainie Bitcoina, więc tutaj taka spekulacja wewnętrzna jest taka, albo tutaj ludzie będą patrzeć na koszt mintowania tego tokena, albo absolutnie nie będą patrzeć na koszt mintowania i ta cena będzie musiała być chyba troszkę wyższa, bo nagle okaże się, że taniej jest kupić VMPX tutaj na blockchainie Bitcoina, niż będzie wymintować go na Ethereum. Więc tutaj trzeba definitywnie tutaj sobie zrobić swój własny taki research i jeżeli podejdziemy do tematu mintowania, to porównać, ile co nas kosztuje. Bo tutaj jestem tutaj na devnecie sieci X1 i chciałem Wam tylko pokazać, że wygląda to w ten sposób, że tak to będzie wyglądało na Ethereum oczywiście, ale na devnecie X1, o którym już mówiliśmy, możecie sobie zobaczyć, że po prostu będzie to, jeżeli damy tutaj max, to znaczy, że nasza transakcja jest jakby, wypełniamy cały blok Ethereum i będzie nas kosztować tyle, a nie, wiecie, więc to będzie nas kosztować. Więc tutaj będziemy sobie musieli patrzeć, ile nas będzie kosztować ta transakcja za wymintowanie tych tokenów. Więc
Więc tu będzie rozgrywka, trzeba będzie to tutaj pogłówkować, aby po prostu nie napalić się i nie wymintować sobie tak jak na Zenie, kiedy Zen startował, nie wiem czy pamiętacie, jeżeli ktoś nie był jeszcze wtedy i nie pamięta, to kiedy Zen startował, pierwsze godziny mintowania Zena okazało się, że były najdroższe, później cena gazu na Ethereum opadła i było dużo, dużo taniej, więc tutaj może być podobnie, okaże się, że nie wiem, że będziecie mintować tutaj na przykład. Powiedzmy, będziemy mintować po 10 tysięcy. Będziemy mintować po 10 tysięcy VMPX-ów tutaj na Ethereum, nie? Mint 10 tysięcy VMPX-ów i zapłacimy drożej niż gdybyśmy wzięli i te 10 tysięcy VMPX-ów zgarnęli tutaj z sieci Bitcoina i kupili sobie tutaj choćby na tym Unisacie. Ja na tym Unisacie wczoraj sobie zainstalowałem tutaj portfel. Zrobiłem sobie moją tutaj pierwszą transakcję zakupu tokenów VMPX, bo tak jak powiedziałem, okazało się, że jednak alokacja, te 300 milionów XN tokenów będzie tokeny, które kupimy, VMPX będą traktowane na równi z tokenami, które były wymintowane i ta alokacja będzie taka sama. Oczywiście nie będzie to też, tu jest cała teoria gry, żebyśmy sobie myśleli. Na przykład, jeżeli chodzi o VMPX, to będzie to oczywiście godzinowo, boom, wymintowane, zamknięte, ale jeżeli chodzi o dystrybucję tokena XN, to już jest rozciągnięte w czasie, a więc 300 milionów będzie nawet wymiana tych naszych VMPX-ów na XN-y, to nie będzie tak jednorazowo, że wszyscy będą mogli nagle puch wymienić to i w ciągu kilku dni tokeny VMPX-y zostaną wymienione na XN-y, kto chce. To też będzie rozciągnięte w czasie, więc tak samo jak aukcje, które będą zapalenie na przykład Zenów, będziemy dostawać zapalenie Zenów, będziemy dostawać tokeny XN, to też będą aukcje dzienne przez rok czasu się będą ciągnęły. Coś w stylu, tak jak miało EOS, tak jak nawet podobnie jak miał Start Hexa. Więc bardzo, bardzo tutaj jest tak, Jack tak czerpie pomysły ze wszystkich i próbuje to rozgryźć. Ja widzę w waszych komentarzach, że ktoś tutaj pisze, że Jack nie wie, co robi i coraz mniej podoba mi się to, co dzieje się wokół projektu i wszystko. Okej, Robert tak pisze. No ja tak właściwie się zastanawiam i nie chcę niedoceniać tego, co się dzieje. Jack, ile tutaj Robert, ile tutaj jest? 9 miesięcy. Nie chcę niedoceniać tego, co robi Jack i w jaki sposób to robi, ponieważ znając życie i patrząc, jak to tutaj się w świecie krypto rozgrywa wszystko, to chciałbym powiedzieć coś takiego, że zdolność nas, a więc powiedzmy sobie my jako rynek, zdolność nas do wyceniania czegoś nie jest tak dobra jak to coś samo w sobie. A więc możemy coś przecenić i możemy coś niedocenić. Więc tutaj musimy bardzo uważać. Jeżeli cokolwiek mamy zapamiętać z tego dzisiejszego materiału, to właśnie to, że nasza zdolność do wyceniania czegoś nie jest tak dobra, jak to coś samo w sobie, ponieważ możemy coś niedocenić lub przecenić. A więc to jest cała jakby esencja w ogóle wchodzenia i inwestycji i wszystkiego, co jest z tym związane. A więc przemyślmy temat VMPX-a, jak tutaj się do tego nastawić, ustawić i oczywiście będziemy śledzić ten temat. Nie będę dzisiaj mówił o moście i o tym, jak to ma to pracować na moście. Do tego jeszcze wrócimy, ale oho, widzę, że już się świat budzi wokół mnie, więc będzie. Czekajcie, zamknę sobie przynajmniej drzwi. Ok, więc tak jak mówiłem, do tego, jak potem będzie jeszcze działał VMPX, jak będziemy mogli go, że tak powiem, dostarczać płynność do tego mostu, którym będzie ten cały ekosystem tutaj VMPX-a. Co ciekawe, tutaj płynność będzie jednostronna, a więc
To nie jest tak, że jak dostarczamy płynność, na przykład pokazywałem na puls X-ie na tym moście, że musimy mieć na przykład, tak jak mieliśmy USDT i równowartość Pulse Chaina w USDT, czy równowartość innego tokena, czyli dwa tokeny i dostarczamy płynność. Tutaj wystarczy jedna strona, a więc dostarczamy na przykład płynność w Bitcoinie i to wystarczy, albo dostarczamy płynność w Ethereum i to wystarczy, nie? Więc to będzie ciekawe. Do momentu, kiedy dostajemy ten token i możemy ten token stakeować i znowu dostawać nagrody za to. Oczywiście to nie bierze się z powietrza, bierze się wszystko z części transakcji, które są wykonywane na tym moście, więc to może być ciekawe. Ciągle to jest coś, co każdy próbuje z jakiejś strony ugryźć, każdy próbuje z jakiejś strony podejść do tych tematów. I tam sporo się dzieje w tych tematach na różnych łańcuchach, aczkolwiek wszyscy. I tutaj wracając trochę tak do filozofii rynku krypto. Wszyscy w rynku krypto, patrząc na to, mamy jakby jedną taką rozkminkę. W tej chwili najważniejszym problemem wszystkich projektów krypto nie jest to, czy one działają, bo ktoś tutaj znowu się mnie pytał o Flare, czy coś powiem o Flare, czy coś powiem o XRP, czy coś powiem o czymkolwiek innym. Największym problemem w świecie krypto nie jest nawet to, czy jakiś projekt działa, ponieważ widzimy, że coraz częściej te projekty potrafią dostarczyć to, co mówią, że dostarczą, ale coraz większym problemem jest to, czy dany projekt, dany pomysł, żeby nie używać nawet słowa projekt, dany pomysł złapie wiatr w żagle, a więc zgromadzi wokół siebie ludzi, którzy właściwie mają ochotę używać tego rozwiązania do czegokolwiek. Więc to jest tak jak z krypto. Ile ludzi jest w krypto? Weźmy krypto ogólnie. Ile ludzi ogólnie jest w krypto, jeżeli chodzi o świat? Malutki procent. Dlaczego? Ponieważ ludzie ciągle nie wiedzą lub też nie czują się komfortowo używając tego rozwiązania w swoim tradycyjnym świecie. Dlaczego? Ponieważ pewne rzeczy nie są nawet aż tak skomplikowane, ale dopóki coś cię nie zmusi do używania tego, to nie będziesz tego używał, lub dopóki nie zobaczysz potężnych korzyści z używania czegoś, nie będziesz tego używał. Więc tutaj albo są korzyści, albo jest po prostu przymus. Więc albo masz lirę turecką, która traci na wartości z dnia na dzień, czy tam jakieś inną walutę, więc szukasz rozwiązania i uciekasz do nie wiem, do dolara, do gdziekolwiek indziej, wtedy do krypto, albo ktoś ci coś próbuje, że tak powiem, zamrozić twoje środki i tak dalej, więc po prostu wychodzisz z tymi środkami z świata tradycyjnego do świata krypto, ponieważ chcesz jakby mieć je poza systemem. Więc takie są dwa, jakby w tej chwili, główne powody. Więc albo chcesz uratować lub zarobić, uratować i w cudzysłowie oczywiście w tym samym zarobić swoją wartość, albo po prostu chcesz ją w jakiś tam sposób zachować. Jedno i to samo, ale wiecie, o co mi chodzi, więc zagmatwałem się tutaj. Dobra, ale nie o tym chciałem rozmawiać, bo nawet dzisiaj, bo znowu mi się zjedzie na jakieś rozkminki o filozofii tego wszystkiego. Więc VMPX-y. Jest to rozwiązanie i będziemy patrzeć, jak to rozwiązanie się będzie rozwijać i definitywnie do 4 lipca jeszcze tutaj zaglądniemy i będziemy gotowi na to, w jaki sposób to tutaj sobie, jak się do tego ustawić. Czy lepiej będzie i taniej kupować te VMPX-y, czy będzie taniej je po prostu sobie wymintować na Ethereum. Zobaczymy i podejdziemy do tego w taki sposób. Ja przynajmniej tak to będę patrzył. Skoro tak i tak
nieważne, kupione czy wymintowane, ogólnie jedno nad drugim nie ma żadnej przewagi spekulacyjnej, jeżeli chodzi o przyszłość. Z tego właściwie, co przed chwilą Jack powiedział. Tak jak mówię, posłuchałem tutaj pół z tych 2 godzin, przesłuchałem godzinę i wygląda na to, że tak to jest. Więc taki update chciałem zrobić, jeżeli o to chodzi. Teraz ogólnie patrząc na rynek, jeszcze tutaj z Wesley ciekawa mi się konwersacja rozwinęła, ale nie będę do tego teraz nawiązywał, chodzi głównie o ten, ale chciałem powiedzieć o tym, że wczoraj wrzuciłem taki tweet, że oglądając filmy z Bruce'em Lee nie nauczysz się karate, czy tam kung fu, czy zwał jak zwał, nie? Zależy w którym obozie jesteś. Powiem tak, głównie chodzi mi również o krypto, o rynek, o to, co robimy, o to, w jaki sposób robimy. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego naraz ugryźć i to zajmuje czas, ale definitywnie trzeba od czegoś zacząć. Nawet jak tutaj któryś z kolegów napisał od malowania płota, jak w Karate Kid, czy coś w tym stylu. Więc tak to widzę. Oczywiście nawiązuję tutaj trochę też do mojego tradingu. I tutaj w komentarzach, chcę to znaleźć, bo to było dobre. Tutaj w komentarzach kolega się mnie pyta, więc właśnie, bo komentarze z odpowiedziami, tutaj są z odpowiedziami, ok. Reklamy się pojawiają na moich filmach, ja już nie mam na to wpływu, kanał jest zdemonetyzowany, czyli ja nie. Jest, nie ma monetyzacji włączonej, ale YouTube i tak rzuca co chce, także nic tutaj nie poradzę. Czy Jack nauczył się tworzyć tokeny i po prostu je naparza jak leci? No nie, nie, jest jakiś tam zamysł. O, jeszcze krótka odpowiedź. Jeżeli nie możecie się połączyć ze stroną go.hex.com, to macie ikosę. Tam o ten go.hex trzeba coś tam było, jakąś aktualizację cyknąć. Ale okej, tutaj Stanisław. Jeszcze jedno. Dlaczego nie traduję na przykład Zena, PulseX, Hexa? O, mówiłem o tym na jednym z moich filmów. Nie traduję, ponieważ choćby tak jak w ostatnim filmie, na którym mówiłem, jak to nie próbowałem sobie przytradować Zena i od razu jedyną moją stratną transakcją albo jedynym moim stratnym tradem w tym roku jest właściwie ten nieszczęsny trade na Zenie. Oczywiście była to taka przykładowa, mała, że tak powiem sobie, zagrywka na moim testowym koncie na Maxie, ale jeżeli chodzi o Bybit i jeżeli chodzi o mój trading ogólny taki, powiedziałbym, core mojego tradingu to jest Bitcoin, w stosunku do USD. Oczywiście traduję Bitcoinem, zarabiając Bitcoina, a więc jeżeli chodzi o derywatywy na Bybicie, wchodzicie na derywatywy i wchodzicie na inverse contracts i BTC USD i wtedy tradujemy Bitcoinem, zarabiając Bitcoina. Na tym mi zależy. Ja uważam, że mój trading robię po to, aby w sposób bez mojego zewnętrznego wkładu pomnażać ilość bitcoinów w portfelu i tak to się rozgrywa. I teraz patrząc na to, co mamy w tej chwili tutaj na wykresie, chciałem Wam coś tylko pokazać, to jesteśmy na jednogodzinnym wykresie i wygląda to tak, jak tutaj mamy, ale chciałem Wam coś pokazać. Zobaczmy na 4-godzinny wykres. Wygląda to już zupełnie inaczej, a więc widzimy tutaj, wygląda to zupełnie inaczej. Tutaj pomimo tego, że MACD jest w dole, to zobaczcie, jak wygląda tutaj wykres. Czyli ciągle spacerujemy ponad czerwoną linią. Ja to tak mówię. Spacerujemy ponad czerwoną linią. A jeżeli popatrzymy na dzienny wykres, to nawet nie cofnęliśmy się do dotknięcia naszej spaceru na zielonej EMA cross. Więc tak na ten wykres patrzę. Aczkolwiek MACD na dziennym za każdym razem, jeżeli zaczynamy widzieć zwolnienie w napływaniu tych środków, to jest taki moment, kiedy właściwie się to tak jakby zatrzymuje, ten wzrost nagły się zatrzymuje. No i w tym momencie możemy to
zaobserwować, jak to wygląda na dziennym wykresie na Bitcoinie. Tak to wygląda. Więc tutaj widzicie, jak zaczęliśmy spacerowe, to odbiliśmy tak, potem było tak. Więc oczywiście to jest tylko i wyłącznie patrzenie na wykres. Teraz do tego wszystkiego dochodzi to, co mamy i słyszymy w mediach, zanim i jakie wiadomości nadchodzą. No oczywiście ostatnie wiadomości to były o tym, jak to BlackRock, Fidelity i inni wielcy gracze z świata tradycyjnego nie są zainteresowani odpaleniem ETF-ów na Bitcoinie, ETF-ów SPAD, co ma duże znaczenie. Stąd też mały ruch BTC spowodowany tym takim, taką ala ok, nadzieją, będzie wyceniany lepiej. I tutaj znowu można podejść do tego, o ok, to nie o to, co Bitcoin miał być, bla, bla, bla. Ale znacie moje zdanie. Nie ma się co rozdrabniać na grosze. Życie jest, i znowu zacytuję sam siebie. Życie jest zbyt krótkie, aby się, jak to mówię, aby poprzestać na przeciętnych zwrotach z inwestycji. A więc potrzebujemy nieprzeciętnych zwrotów z inwestycji, aby nasze nieprzeciętnie krótkie życie wyciągnąć z przeciętności. O, teraz mi się to troszeczkę udało. Dobra, dwie rzeczy, co macie pamiętać, to jest to i to, że zdolność rynku do wyceniania danego aktywa jest czasami nie tak dobra, jak to aktywo samo w sobie, a więc możemy coś przeceniać, możemy coś niedoceniać i na tym polega rynek. Prosta sprawa. Tyle na dziś, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć.